Cześć, jesteśmy Ela i Łukasz. Najbardziej lubimy spontaniczne wycieczki, piękno przyrody, nowe miejsca, smaki i zapachy. W tej miniserii zapraszamy Was na wycieczkę na Bałkany. Dzisiaj będziemy w Bośni i Hercegowinie. Jesteśmy na Węgrzech i właśnie kupiłem winietę 10-dniową. Kosztowało mnie to 16 euro. I tam jakieś grosze. W tym budynku. Najlepsza była zrobiona w domu. Smacznego. A taki mały pokoik. Trochę się już rozkościliśmy. Malutki, czysty. I łazienka wspólna na korytarzu. A taki mamy widok z okna. A taki mamy widok z okna. Dachowego. Wieczorne stare miasto, Czardzija, wygląda naprawdę klimatycznie, ale pada deszcz i ludzi coraz mniej. Wszyscy sprzedawcy i restauracyjki o 20 są już praktycznie zamknięte. Zawędrowaliśmy pod zabytkowy meczet Gazi Husrev Bega z charakterystyczną studnią na placu. To ciekawe, to pierwszy meczet oświetlany elektrycznie na świecie. Do meczetu można wejść, kiedy nie ma nabożeństwa, pod warunkiem odpowiedniego stroju i zachowania. Tuż obok meczetu Gazi Husrev Bega znajduje się wieża zegarowa, która jako jedyna pokazuje czas mierzony według kalendarza księżycowego. Północ na tarczy zegara można zaobserwować po zachodzie słońca. Studnia Sebi to najbardziej rozpoznawalny zabytek Sarajewa. Powstała w 1753 roku w stylu osmańskim. Jest to fragment jednego z pierwszych wodociągów w Europie. Studnia jest częścią akweduktu doprowadzającego wodę. Można się tu napić wody, jest bezpieczna do picia. Stary targ Bastosia, mam nadzieję, że tak się to wymawia, to dawny targ. Choć teraz asortyment skierowany pod turystów. W środku znajdziecie sklepiki z pamiątkami, pięknym rękodziełem, a jeżeli słychać młotek uderzający o metal na kowadełku, to tu wyroby z dużą pewnością są autentyczne. Na drugi dzień z rana trochę pokręciliśmy się po Starówce. Podeszliśmy pod Most Łaciński, gdzie 28 czerwca 1914 roku arcyksiąże Franz Ferdynand Habsburg wraz z żoną Zofią zostali zamordowani z rąk 19-letniego Gavrilo Princip. Śmierć arcyksięcia uruchomiła lawinę wydarzeń, która ostatecznie rozpoczęła I wojnę światową. A Wielkie Cesarstwo Austro-Węgierskie stało się historią. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zajrzyjcie do Muzeum Sarajewa. A to budynek ratusza. Podczas wojny w 1992 roku znajdujące się w tej Bibliotece Narodowej spłonęło 90% ze zbiorów liczących ponad 1,5 miliona egzemplarzy cennych księg. Podczas oblężenia Sarajewa ostrzał prowadzony przez bośniackich Serbów zniszczył budynek i rozpętał pożar. Ratusz odzyskał swoją świetność i teraz można go zwiedzać od poniedziałku do piątku. My byliśmy w niedzielę. Zaraz za ratuszem znajduje się przekorny domek. To tradycyjny bośniacki dom mieszkalny.
Podobno podczas budowy meczetu właściciel nie zgodził się na wyburzenie, stanęło na tym, że dom przeniesiono na drugą stronę rzeki. A że historia lubi się powtarzać, to 200 lat później w tym samym miejscu zaplanowano budowę ratusza. Właściciel znów się nie zgodził na wyburzenie, ale zgodził się na przeniesienie domu. Dom wrócił na niemal pierwotne miejsce w sąsiedztwie meczetu, od którego zaczął wędrówkę. Obecnie w budynku znajduje się restauracja, a dziadek już wcześniej zadbał o odpowiedni marketing. My tutaj. Tam już jest to centrum ze studnią, a tu mamy parking, ale tutaj parkingi należą do jedne z droższych, które kiedykolwiek parkowaliśmy. Tutaj znajduje się ciekawa herbaciarnia. Poleciła nam to miejsce jedna z naszych obserwatorek. Niestety już po wyjeździe jest głośno. Tutaj też znajduje się coś w rodzaju karczmy z zadaszeniem dla koni. Strudzeni handlowcy mogli tutaj odpocząć, zregenerować konie, ale też zjeść, wypić, przespać się. W niedalekiej odległości sąsiaduje tutaj katedra katolicka, cerkiew, synagoga i meczety. Takie współistnienie wielu wyznań w jednym miejscu na pewno nie jest łatwe, ale jak widać możliwe. Spacerując po mieście możecie natknąć się na róże Sarajewa. To miejsca, gdzie w czasie ostatniej wojny zginęło co najmniej 3 osoby w czasie wybuchu moździerzy lub innych materiałów wybuchowych. Mają przypominać ślady krwi zamordowanych. W Sarajewie możemy spotkać wiele jeszcze śladów wojny, która miała tutaj nie tak dawno miejsce. Byliśmy na wycieczce Free Walking Tour z przewodnikiem, który w bardzo fajny sposób oprowadził po całym mieście. Przewodnik był super, a opłatę wystawiają tam pudełko na tipy. Narodowym daniem w Bośni jest ciewapici. Można też znaleźć nazwę ciewapi. Danie z różnych rodzajów mięsa formowane w paluszki grillowane. Podawane jest z chlebkiem i solidną porcją cebuli. My byliśmy w restauracji, napis na dole rekomendowanej przez Roberta Makłowicza, a kawa powinna być podawana tu w tygielkach. Ja takiej nie lubię. Dobra, ja. Wracamy. Brum jeszcze do wody to będzie. No. Będziemy testować. A to nie najpierw nakładasz ten kawę? Nie powiem, że to podpiąć jakoś. Nie smakuje mi ta kawa po turecku sterowana w Sarajewie, więc czas zrobić swoją. I w kilka chwil kawę mamy gotową. Kawa z widokiem, a do kawy ciasteczko. Bardziej nawet to ciasteczko kupione na targu w Sarajewie. Jesteśmy w takim pensjonacie. Nasz pokoik i naprzeciwko mamy wspólną łazienkę.
rewacja sama nie odpadła. Znajduje się inny obiekt, również urodliwy, choć mniejszy, mniej oblegany przez ludzi. Krzywy most Mostarze został wybudowany w 1558 roku. Jest o 8 lat starszy od oddalonego 150 metrów starego mostu. Do uruchomienia połączenia kolejowego znajdował się na trasie północ-południe. Główna ulica wczoraj bardzo zatłoczona, a dzisiaj... A przed nami stary most. Największa atrakcja tego miasteczka. I 24 wysokości. Łączył stronę chorwacką, katolicką ze stroną bośniacką, muzułmańską. Został on wybudowany w połowie XVI wieku i przetrwał do lat 90. XX, kiedy miały tutaj miejsce działania wojenne. Został on odbudowany i zrewitalizowany ze środków obecnego króla Karola. Jeżeli chcecie uniknąć tłumu, musicie wybrać się troszkę wcześniej. A za nami Muzeum Wojny. Polecamy, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś na temat wojny w latach 90. A tak wygląda most jeszcze z małą ilością turystów. Według nas jeden dzień Mostarze zupełnie wystarczy na zwiedzanie. Nie ma tu aż tylu atrakcji. Warto przejść się klimatycznymi uliczkami, zajrzeć na most, do Muzeum Wojny i na punkty widokowe. Kawa na dzień dobry. Dobra, niedobra. Dobra, mocna. Zauważyliśmy tutaj sporo dachów pokrytych taką kamienną dachówką, bardzo klimatycznie. Tak wyglądają schody, po których muezin codziennie, kilka razy dziennie chodzi. Trochę taka studnia. Schodząc w tego schodach, nie mamy wrażenia takiej klaustrofobii, ze względu na to, że jest on troszkę szerszy niż ten w Egerze. Nie wiem, się zgadzam.
zszedłem z minaretu przy meczecie Kostki. Bardzo ładny widok na most oraz na panoramę miasta. Wejście na ogrody, minaret i do meczetu kosztuje 7 euro. Na fasadach budynku ślady po kulach. Mamy następny. Jesteśmy na punkcie widokowym Fortica, a tam na dole, zobaczcie, jest taki świetny punkt widokowy z przezroczystą podłogą. No. Parking na górze jest bezpłatny, można dojechać samochodem, ale nie polecamy komuś, kto ma problemy lokomocyjne i boi się jazdy po stromych, krętych drogach. Tutaj jest restauracja, można sobie kupić coś do picia, do jedzenia. Idziemy na taras widokowy. Sama atrakcja również jest bezpłatna. Tam dalej bardzo ładne widoki są. Też ciekawa atrakcja. Nie trzeba z jednej strony iść na tą, gdzie wszyscy idą, a dróżką i mamy krajobraz piękny. A za nami austro-węgierska forteca, a z drugiej strony piękny krajobraz na dolinę i rzekę. I pięknie ośnieżone szczyty. Drugi raz jestem w Bośni i Hercegowinie. Odwiedzając takie miasta jak Sarajewo i Mostar, odnajduję coraz więcej ciekawych historii i miejsc do odwiedzenia. Oraz za każdym razem wyjeżdżam stąd z pewnym niedosytem. Sarajewo jest miastem, które warto odwiedzić, szczególnie na bogatą historię ważną dla Europy, ale też piękne, ciekawe zabytki. I wiele miejsc do odwiedzenia, które myślę, że nie wszystkie udało nam się zobaczyć, odwiedzić. Wycieczka Free Walking Tour, którą Wam serdecznie polecamy, pokazuje tylko najbardziej ciekawe miejsca i najważniejsze w Sarajewie, ale nakreśla też punkty, które warto odwiedzić w czasie naszej wycieczki. Na pewno nie jest to miasto do zwiedzania na jeden dzień, ale przynajmniej na dwa. My wybraliśmy hotel praktycznie w samym centrum Starego Miasta, ale jeżeli będziecie się wybierać tutaj samochodem, to myślę, że najlepszą opcją jest wybór hotelu z parkingiem, bo nas parking kosztował drożej niż hotel. Jeżeli chodzi o Mostar, to zwiedzicie to miasto w ciągu jednego dnia. Jest tu kilka fajnych i ciekawych miejsc. My nie weszliśmy do Muzeum Historii Wojny, ponieważ było jeszcze zamknięte, ale myślę, że jest to miejsce godne polecenia, tym bardziej, że historia
Tak Sarajewa, jak i Mostaru jest tutaj tragiczna, szczególnie z lat 90. ubiegłego stulecia i warto ją poznać. Wojna, która się tutaj toczyła, była rzeczywiście obrzydliwa, gdzie ludzie, którzy nawet się znali, potrafili się tutaj mordować i wykazywać się niesamowitą brutalnością. Świadczą o tym liczne cmentarze, gdzie zobaczycie, że osoby pochowane tutaj zmarły właśnie w latach 93-94. Miejscem, które serdecznie chcemy Wam polecić, jest forteca, czyli punkt widokowy na wzgórzu koło miasta. Przepięknie widać stąd nie tylko panoramę samego miasta, ale też okoliczne góry. Warto wyjechać tutaj samochodem, bo myślę, że trekking zajmie dość długo. Pogodę mieliśmy totalnie w kratkę, bardzo dużo czasu padało i przez to nie udało się nam może zobaczyć wszystkich miejsc, które planowaliśmy, no ale trudno. Ten kraj totalnie mnie zauroczył, przede wszystkim na piękne górskie krajobrazy i przyrodę, ale też na piękne malownicze miasteczka i właśnie tych starych miast, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością. Na pewno warto tutaj spróbować kuchni i lokalnych produktów. Będąc w Bośni, zresztą tak jak w każdym innym kraju, warto zaopatrzyć się w lokalną walutę. Nie jest tutaj drogo, tak jak w innych krajach Europy. To jest bardzo fajne, że nie ma tutaj takiej komercji. Bo już się zanosi na kolejny deszcz, więc musimy się stąd ewakuować. I widać go, jak jedzie. Jedzie. Tu na zakręcie, na jednej z serpentyn stoi nasz samochód. Widoczki na miasto. To jest drzewo. Widoczki na miasto. A tu Ela prezentuje... Auć. Myślę, że mi coś gryzie. A tu Ela prezentuje nasze śniadanie. Czekaj, muszę przekręcić jeszcze w tą stronę. Nasze śniadanie z widokiem na Mostar. Takie coś kupiliśmy sobie w lokalnej piekarni. Jedno z serem, drugie z mięsem. I widoczek na Mostar. W prywatnych wyjazdach bardzo lubię to, że można zatrzymać się w pięknym miejscu, zjeść śniadanie, napić się kawy z widokiem. Pojadamy i idziemy. Blagaj, czyli klasztor derwiszów i źródło rzeki Buna. To jeden z obowiązkowych punktów wycieczki Hercegowiny. Około 10 km od Mostaru. Z jednej strony huk i gwar szkodzi w odbiorze tego miejsca, ale cóż, stało się popularne. Z otworu skalnego wypływa masa szmaragdowej wody, ale to nie jest strumyczek. To żywioł, osiągający siłą aż do 43 tysięcy litrów na sekundę. To jedno z najsilniejszych źródeł Europy. Tuż przy źródełku, u podnóża skały, wznosi się malowniczo położony klasztor derwiszów Tekkija. Tekkije wznoszone były przy wjeździe do miast lub prowincjonalnych osad. W Imperium Osmańskim znosili je derwisze, czyli członkowie islamskiego bractwa religijnego. Tekkije służyły jako miejsca noclegowe dla podróżnych. Jeśli wykupicie bilet wstępu, możecie zobaczyć wystrój takiego miejsca, ale też kibelek. Jeśli spodobał Ci się nasz film, będzie nam niezmiernie miło, jeśli zostawisz kciuk w górę i suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.